W niedzielny wieczór 23-letnia niedowidząca zawodniczka MKS Olimpijczyk Suwałki we wspaniałym stylu triumfowała w swojej koronnej konkurencji. Na 100 metrów motylkiem została mistrzynią paraolimpijską trzeci raz z rzędu. Obroniła tytuły wywalczone w Atenach i Pekinie. W poniedziałek podopieczna trenera Edwarda Deca rywalizowała w wyścigu na 200 metrów stylem zmiennym, w którym 4 lata temu w stolicy Chin miała srebro. Tym razem musiała zadowolić się czwartą lokatą. Wygrała Rosjanka Oksana Sawczenko, która ustanowiła rekord świata przed Natalią Pruniną z Azerbejdżanu i kolejną zawodniczką z Rosji Darią Stukałową. Następnego dnia niestety dla naszej pływaczki historia powtórzyła się w wyścigu na 100 metrów kraulem. Asia znowu znalazła się tuż poza podium, a na nim w identycznej kolejności stanęły jej przeciwniczki z Rosji i z Azerbejdżanu. Zwyciężczyni Sawczenko znów pobiła rekord świata. Joannę Mendak czeka w Londynie jeszcze jedna medalowa szansa. W piątek 7 września suwalczanka stanie do rywalizacji na 50 metrów kraulem. To powtórna próba sprzedaży 1,5-hektarowej nieruchomości sąsiadującej z akwaparkiem. Na poprzednią z taką samą stawką wywoławczą przeprowadzoną jesienią wpłynęła tylko jedna oferta kupna. Pierwszy przetarg nie doszedł do skutków z przyczyn głównie formalnych, bo oferent, który przystąpił do przetargu, nie przygotował należycie dokumentów. Jeden z suwalskich przedsiębiorców przedstawił ciekawy projekt wybudowania w tym miejscu Galerii Północ z marketem spożywczo-przemysłowym, lokalami gastronomicznymi, rekreacyjnymi i usługowymi. Zdaniem komisji konkursowej nie zagwarantował, iż łączna powierzchnia sprzedażowa we wszystkich budynkach nie przekroczy 2000 m². W obecnie ogłoszonym przetargu uszczegółowione zostały zapisy oraz dodane inne warunki. Ograniczyliśmy powierzchnię handlową do 2000 metrów, która może być w maksymalnym właśnie takim wskaźniku we wszystkich obiektach zlokalizowanych na tej sprzedawanej nieruchomości. I drugi taki element ograniczający też to jest kwestia czasu trwania budowy. W przeciągu 5 lat mamy działkę zabudowana z pewnym takim zabezpieczeniem naszą innowacją, mianowicie, że zabezpieczamy tutaj ten obowiązek zrealizowania inwestycji na tym terenie poprzez pewne odszkodowanie, które sobie wpiszemy do aktu notarialnego, z zabezpieczeniem również tego odszkodowania hipotecznie. Tak, kara umowna jest, że jeżeli ktoś nie wykona w przeciągu 5 lat tej zabudowy nieruchomości, to zapłaci miastu kwotę 300 tysięcy złotych. Podobnie jak w pierwszym przetargu, oceniana będzie nie tylko oferowana cena zakupu, ale również koncepcja architektoniczna i sposób zagospodarowania nieruchomości. My chcemy wiedzieć, co na tej działce inwestor zamierza zrobić. Oczywiście tu będzie komisja przetargowa powołana i no mam nadzieję, że ta działka w tak bardzo atrakcyjnym miejscu będzie przedmiotem zainteresowania jakiejś firmy i że ktoś będzie miał pomysł na jej zagospodarowanie, wybudowanie jakichś tam obiektów centrotwórczych, tak jak zresztą zostało to określone w ogłoszeniu o przetargu. Jest akwapark, obok kończy się budowa Suwalskiego Ośrodka Kultury z salą koncertowo-teatralną. Białostocka firma chce przekształcić pokoszarowy budynek w hotel z centrum konferencyjnym, a urząd gminy wznieść tutaj swoją nową siedzibę. Praktycznie już zostanie nam do wykonania taki obszar wewnątrz tego kwartału, gdzie jest przewidziany taki plac śródmiejski, taka część troszeczkę wypoczynku, rekreacji dla mieszkańców, dla osób, które będą korzystały z tych poszczególnych obiektów, taka przestrzeń miejska, przestrzeń publiczna. Potencjalni kupcy działki za akwaparkiem mogą składać oferty do 21 maja. Prawie godzinną wędrówkę po szpitalu rozpoczęli od pediatrii. Tam też obdarowali najmłodszego, 2-miesięcznego pacjenta. Po odwiedzeniu wszystkich chorych dzieci przyszedł czas na chirurgię najmłodszych. Radość dzieci była ogromna, ale nie tylko dzieci. Siatkarze odwiedzili każdego małego pacjenta i rozdawali też prezenty tym spotkanym po drodze. Skąd pomysł na taką akcję? Przed sezonem założyliśmy tutaj razem z prezesami, ze sztabem szkoleniowym całym, czyli ze mną i ze Stomkiem Wasilkowskim, że będziemy chcieli wykorzystać
nazwę klubu i nasz zespół do tego, żeby wychodzić do ludzi, do dzieci, do szkół i jak najwięcej brać udziału w takich akcjach właśnie w trakcie świąt, w trakcie Mikołajek, w trakcie Gwiazdki lub organizować różnego rodzaju treningi pokazowe, zajęcia w szkole z dziećmi. Przedsięwzięcie było możliwe dzięki pomocy sponsorów, prezydenta i Urzędu Miasta, którzy pomogli w organizacji prezentów. Paczki jednak siatkarze zrobili własnoręcznie. Rano spotkaliśmy się z częścią zespołu i we dwójkę zrobiliśmy zakupy, a że tak powiem, składanie było już zespołowe, bo nie mieliśmy za dużo czasu. No ale na szczęście wszystko się udało zgodnie z planem. Najważniejsze, że dzieci były strasznie zadowolone. Oprócz prezentów największą frajdę sprawił dzieciom miś, w którego wcielił się góral. Każdy mógł sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie z nietypowymi Mikołajami. Bardzo się cieszę, że dzisiaj tu byliśmy i mam nadzieję, że dzieci były zadowolone. Radość małych pacjentów widoczna była gołym okiem. Władze i pracownicy szpitala również nie kryli wdzięczności. Chcielibyśmy bardzo podziękować za nieocenioną akcję dla dzieci. Dziękujemy za prezenty. Mam nadzieję, że uśmiechy na ich twarzy wynagrodzą te wszystkie noce nieprzespane. Pozytywne nastawienie jest w trakcie choroby bardzo ważne. Po mikołajkowej niespodziance małym pacjentom na pewno go nie zabraknie. Drużyna Ślepska zapowiada natomiast, że będzie takie akcje kontynuowała. Nieodpowiedzialny wybryk lub lekkomyślność doprowadziły do ewakuacji 250 uczniów i pracowników zespołu szkół nr 4. Mieliśmy dwa takie nietypowe zdarzenia. Jedno to na ulicy Sejneńskiej w zespole szkół nr 4. Jeżeli dobrze kojarzę, to było dawne liceum ekonomiczne. I tam doszło do zdarzenia takiego, że ktoś po prostu rozpylił gaz. Gaz, który drażnił górne drogi oddechowe. Pani dyrektor zarządziła ewakuację wszystkich uczniów z danego budynku. Około 250 uczniów w sumie z nauczycielami. Po przewietrzeniu po prostu uczniowie wrócili do klas. Dalej odbywały się zajęcia, aczkolwiek no, było to utrudnienie. Drugie zdarzenie dotyczyło hurtowni przy ulicy Szkolnej. Tu powiadomiono o podłożonej bombie. To była właśnie informacja o podłożeniu ładunku wybuchowego w hurtowni przy ulicy Szkolnej. I tam zabezpieczaliśmy to miejsce. Policjanci sprawdzili tą hurtownię. Okazało się, że to jest kolejny fałszywy alarm. Taki czyn to przestępstwo. Groźba utraty zdrowia lub życia jest duża. Każda taka sytuacja może powodować to, że będzie jakieś zagrożenie dla zdrowia na pewno, dla życia. Takie zdarzenie może wywołać panikę na przykład przy ewakuacji. Ktoś może nawet się potknąć i uszkodzić sobie kończyny. Alergicy, astmatycy, sercowcy nawet przy rozpylonym gazie mogą taki dowcip przypłacić życiem. Przed zamknięciem wydania otrzymaliśmy informację o zatrzymaniu sprawcy telefonu o bombie w sieci takich hurtowni jak Suwalska. Zatrzymała go policja w Poznaniu. Do dramatycznego zdarzenia doszło na trasie Podnowinka Ateny. Cudem ocalało dwoje ludzi przed śmiercią pod kołami międzynarodowego pociągu relacji Warszawa-Szestokej. Około godziny 12.30 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Augustowie został powiadomiony o zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem. Do zdarzenia doszło na przejeździe kolejowym w miejscowości Podnowinka. Ze wstępnych policyjnych ustaleń wynika, że jadący w kierunku Aten osobowym golfem mężczyzna najprawdopodobniej nie wyhamował na śliskiej nawierzchni i uderzył w lewy narożnik lokomotywy. Szczęśliwie w tym zdarzeniu nikomu nic się nie stało. Oblodzony podjazd do przejazdu kolejowego i brak ostrożności kierującego golfem trójką omal nie przypłaciło życie dwoje ludzi. Gdzie były drogowe służby
gminy Nowinka. Kierowcę za spowodowanie kolizji ukarano mandatem 300 zł. Pociąg z uszkodzonym ogrzewaniem odjechał z godzinnym opóźnieniem. Od dyrektora do najmłodszego ucznia wszyscy do szkoły w szóstce przyszli ubrani na biało-czerwono. Odbył się turniej piłkarski, konkurs wiedzy o euro oraz konkurs rysunkowy na chodniku szkolnym. Rysujemy orła i flagi Ukrainy i Polski. A czemu to rysujecie? No bo jest euro. Długo. Aha, i dzisiaj jest dzień euro? Dzisiaj jest mini euro. Tam grają. Dzieciaki rozwiązują test wiedzy o euro. Pytania przygotowane ze znajomości euro i widzę, że już jedna klasa nawet skończyła ten test. Także jest świetnie. Trudne pytania? Bardzo trudne. Trzeba było dużo się uczyć i interesować się sportem. Mam nadzieję, że wiedzieli wszystko. Kierował imprezą w szóstce oczywiście Krzysztof Karczewski. Mamy dzisiaj święto w szkole, święto piłki nożnej, Euro 2012, oczywiście mini Euro 2012. Wszystkie dzieci, wszyscy uczniowie biorą udział w tym, no w tym fajnym, co było, nie było, święcie piłki nożnej. Ale tu ciekawie są drużyny podzielone. Kapitan ma koszulkę reprezentującą państwo. Tak, dokładnie, żeśmy przed meczami, przed całym turniejem zrobili losowanie. No i każda drużyna przyjęła barwy narodowe zespołów, które uczestniczą w Euro 2012. Ale wszyscy biało-czerwonych. No, ponieważ jesteśmy wszyscy Polakami. Przedszkole numer 8 przez 3 dni miało turniej europejski. Dzisiaj mamy wspaniały dzień, jest to święto. Wielkie święto, które zdarzyło się po raz pierwszy w naszym państwie i nie omieszkaliśmy i tutaj przenieść na nasze podwórko tego święta. Przygotowaliśmy się do niego już bardzo długo, właściwie, a takie największe przygotowania rozpoczęły się od poniedziałku. W poniedziałek mieliśmy Dzień Polski, dzieci przygotowały różne gadżety, którymi dzisiaj są udekorowane i przedszkole, i ten stadion. Wczoraj był Dzień Ukrainy, a więc przybliżyliśmy bardzo króciutko w taki przystępny sposób historię Ukrainy, historię mistrzostw, a dzisiaj jest ten najważniejszy dzień, czyli takie mini euro przedszkola numer 8 z oddziałami integracyjnymi. I jest wielkie święto i za chwilę rozpocznie się mecz, mecz towarzyski Polska-Ukraina. Śpiewały oczywiście mini jarzębinki, ale turniej i trening przeprowadził najprawdziwszy piłkarz, były reprezentant kraju Wojciech Kowalewski razem ze swoją Akademią 2012. Jeśli jest zasada od przedszkola do pola, także możemy stworzyć nowo od przedszkola do reprezentacji Polski. Także miejmy nadzieję, że ta zasada się kiedyś sprawdzi, a nie będziemy tego wiedzieli, jeśli nie spróbujemy. Dlatego my próbujemy, Akademia 2012 ma to w swoich założeniach i próbujemy zaszczepić radość gry w piłkę właśnie w dzieciach, które mają 4-5 lat, tak jak dzisiaj uczestnicy tego turnieju, czyli wychowankowie przedszkola numer 8 w Suwałkach. Były prawdziwe medale i obiecujący wynik przedszkolnego meczu. Polska wygrała 5-3. Ludzie z osiedla Ochoczo oglądali europejskie zajęcia przedszkolaków. Barwnie, kolorowo i z prawdziwym sportowym zacięciem. Przed 10 dniami, kiedy informowaliśmy o rozstrzygnięciu przez miasto przetargu na sprzedaż za 4 345 000 zł działki u zbiegu ulic Nowomiejskiej Jana Pawła II, prezentowaliśmy wizualizację obiektu, jaki zamierza tam wznieść inwestor. Projekt wywołał wśród naszych widzów falę oburzenia. Nie uczestniczyłem wtedy w tym rozstrzygnięciu, nie byłem w Polsce, ale po powrocie właśnie zainteresowałem się tym tematem. Porozmawiałem tutaj z członkami komisji konkursowej, popatrzyłem na ten projekt, na ofertę Intermarché. Zwycięzcą przetargu została współpracująca z Intermarché poznańska spółka Krokus. Jej projekty prezydent uznaje jedynie za wstępną koncepcję, bo możliwości zabudowy są większe.
Plan miejscowy dopuszcza zabudowę powierzchnią handlową na tym terenie do 2000 m kwadratowych na działce 1,5 hektarowej, czyli bardzo mała zabudowa pod działalność handlową, plus jakieś inne usługi, ale oczywiście to jest wszystko kwestia do jeszcze zaprojektowania i do zainwestowania przez firmę, która kupiła czy kupi tą działkę. Chciałbym powiedzieć jeszcze, że dodatkowo ten projekt jest uzupełniony o plac zabaw. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego mowa jest o przeznaczeniu pod funkcje usługowe centrotwórcze z dopuszczeniem funkcji handlowych. To jest bardzo eksponowany teren i tam nie może być taki typowy blaszak postawiony. I tutaj są odpowiednie zapisy i w planie, i również znalazły się w protokole z komisji przetargowej, że co najmniej dwie strony muszą być uprzywilejowane architektonicznie od ulicy Jana Pawła II i od ulicy Świerkowej. I będziemy dyskutowali na temat wyglądu architektonicznego tego obiektu czy kompleksu obiektów, które powstają. Zwycięzca przetargu chce rozpocząć budowę wiosną przyszłego roku i oddać obiekt do użytku po kilku miesiącach. Powinniśmy zrobić wszystko i zrobimy wszystko, żeby tego miejsca nie zepsuć, nie? Pod względem architektonicznym, bo mamy z tej strony Lidl, później kościół, następnie sala koncertowa teatralna, aquapark, od Puławskiego buduje się hotel, też architektonicznie ładnie wygląda, będzie wyglądał, urząd gminy i pozostaje ta nasza działka i musi być tutaj obiekt, który będzie nawiązywał do tej zabudowy, która tam powstała, czy już powstaje. I oczywiście tutaj mamy pewne argumenty w postaci zaakceptowania tego projektu, który zostanie przedstawiony do pozwolenia na budowę. Ja jeszcze przed zawarciem aktu notarialnego spotykam się z pełnomocnikiem tej spółki po to, żeby na ten temat porozmawiać i będzie dokonany odpowiedni wpis w akcie notarialnym, który będzie dawał nam prawo egzekwowania takiej, a nie innej zabudowy w tym miejscu. Zgodnie z warunkami władze miasta mają zawiadomić nabywcę o terminie podpisania umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.